Pracownicy grupy Azoty Zakiak co roku okazali wielkie serca, przekazując całą górę łakoci na rzecz dzieci z domu dziecka i innych placówek opiekuńczych. Jest to 8. edycja naszej akcji 10 metrów słodkości. Od ponad 7 lat nieprzerwanie prowadzimy tę akcję. Pracownicy z roku na rok przekazują coraz więcej słodkich upominków dla tych, którzy na co dzień nie mają okazji ich kosztować. W tym roku przekazujemy dla 3 instytucji. Jest to Dom Dziecka w Kędzierzynie Koźlu, Towarzystwo Terapeutyczne Arka oraz Stowarzyszenie Brzdąc. Dzielenie się dostarcza największej przyjemności. Lubimy coś otrzymywać w życiu, ale to, żeby prawdziwą przyjemność czerpiemy z tego, że możemy się z kimś podzielić albo kogoś obdarować. Obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Lecz po dniu wiecznie zeszanym, gdy zamilknie zamku szczep, słychać przez zbrojone ściany, jak drży nasz własny lęk. Umiemy żyć obok zła, nie widzieć krzywd, ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Naszej w domu dziecka kędzierzyńsko-kozielskim z utęsknieniem czekają na Mikołaja i na to, że zadzieje się coś nadzwyczajnego i że zostaną uhonorowane, ugoszczone z dostawą słodyczy świąteczną. Bardzo się cieszymy, ponieważ wszystkie dzieciaki na to bardzo mocno czekają. Wywołuje to niesamowity uśmiech na ich twarzach. Nie mogą się doczekać. Dziękujemy. Ja dziękuję w imieniu wszystkich wychowanków placówki, panu prezesowi, całemu zarządowi grupy Azoty Zakesa oraz wszystkim pracownikom za otwarte serca i za to, że wspierają tą akcję, bo dzięki temu dzieci w takich placówkach jak Dom Dziecka mają szansę na spędzenie świąt w taki sposób ciepły i rodzinny. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej wiesz się.